nie do spłaty. Ta. Posłuchaj tego. Słuchaj. 2012 produkcja. Była piękna pogoda, godzina młoda. Marian z budki koło amerykańskiego loda. Wystawiał coś na pokaz, lista jego towaru jest szeroka i długa. Z początku chciał dorobić się na szluga. Myślał, że mu się uda, nikt w to nie wierzy. Długów wszędzie najebane, ledwo koniec z końcem wiąże, żeby przeżyć. Dług nie do spłaty, chodzi ulicami, nogi zwaty. Rozgląda się za siebie, cieknie z niego pot, jak ze starej szmaty szok. Z mordy robi dupę, żaden nowy krok. Najważniejsza sprawa, pożyczasz oddawaj. Wpierdalanie się w kłopoty to nie jest zabawa. Obawa przed nadejściem jutra, pobudka. Jak pożyczasz nie oddajesz, to pomyśl o skutkach. Dług. Najważniejsza sprawa, pożyczasz oddawaj. Wpierdalanie się w kłopoty to nie jest zabawa. Obawa przed nadejściem jutra, pobudka. Jak pożyczasz nie oddajesz, to pomyśl o skutkach. O ile dobrze pamiętam, to był piątek. Marian otwierał swoją nową budę o 10:00. Wystawiał towar krzyczy, obcinał za widokówek kątem. Ogarnia go niepokój, widzi dwóch typów, którym szano stoi już od roku. Zabija się napięcie, do końca dnia siedzi zamknięty w budzie na Oriencie. Wie dobrze co go czeka, za takie numery może zostać z niego kaleka. 23:00, pora do domu wracać, zamyka budę. Przechodzi kilka metrów, widzi białą rynówę i wie, że jest tam ktoś, komu stoi grubą gotówę. Najważniejsza sprawa, pożyczasz oddawaj. Wpierdalanie się w kłopoty to nie jest zabawa. Obawa przed nadejściem jutra, pobudka. Jak pożyczasz nie oddajesz, to pomyśl o skutkach. Dług. Najważniejsza sprawa, pożyczasz oddawaj. Wpierdalanie się w kłopoty to nie jest zabawa. Obawa przed nadejściem jutra, pobudka. Jak pożyczasz nie oddajesz, to pomyśl o skutkach.